jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. Skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza.
zakwalifikowałem się pierwszy raz i miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. To niecodzienne zadanie. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem. Ale oczywiście chcę cię sprawiedliwie wynagrodzić. Ile zażądasz? Jeśli poproszę przyjaciół, to pewnie mi trochę pożyczą, ale to dalej nie będzie wystarczająco dużo. Nie zejdziesz trochę z ceny? Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet Wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Możemy zacząć od strzelania, jak wolisz. Chodź ze mną. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo, jak temu Kupidynowi, który ustrzelił ciebie. Wal w czerwone! Jeszcze raz? Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Z chęcią się rozruszam. Czemu nie? Doskonale. To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Rainfarn walczy halabardą. Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. Pomóż to moje oczy widzą. Dors! Jeśli się spodziewał. Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Mniej gadania, więcej walki. Na honor! Oto Wiedźmin. Wiedźminie, postępuj rozważnie.
Na honor! Pozwól, panie, że to ja skrzyżuję z tobą miecze. Chodź, upadnij w objęcia śmierci. Nie gadaj, tylko walcz. Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Hej, hola, hola! Chodź ze mną. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błoń. Kończy się z powrotem na arenę, a ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za areną. Teraz tam pójdziemy. Byłeś w dzwonach, tam takie piękności. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą... To jak? Wystarczy już? Czy chcesz pojechać jeszcze raz? Wystarczy. Nie chcę zmordować konia przed prawdziwą gonitwą. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie.
Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry. Zgadza się. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż z Nazairu. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc?
Przysięgam na podwiązkę jaśnie oświeconej, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! Nie zamydlisz, Wiedźminie. Widzę, żeś zabija. Do twoich usług, Wiedźminie. Wrażone gruczą endriagi, psie skrętki! Kupujcie, póki gorące! Koreczki ze świńskiego ucha! Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Ja to najbardziej lubię, jak strzelają. Może w tym roku znowu kogoś przypadkowo strzelą. Geralt, a niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatre. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie nohal fistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem. Słońce mi nie wadzi. Nigdy nie odmawiam partyjki Ginta. Prawie mi przykro, że cię ograłem. Ale czas szybko minął. Zaraz powinna przybyć panna Vivienne. Ty strzelasz pierwszy. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi, przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Thank you.
To książę prosto z Mecht, brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To wiedźmin Geralt z Rivii. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Proszę kochanych państwa, cóż to za wydarzenie? Wspaniały Geralt z Rivii pokonał przeciwnika, roztarł go w pył i miazgę, zawstydził jak grzesznika. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad? Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko Jen ma obsesję kolorów. Sole naezańskie. Można z nich robić okłady.
Ktoś idzie. Szybko. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! Mężni rycerze, szlachetne damy, popatrz z daleka, Halmerin, Linos, Reinharza, Kornak, Tonimir, Stro, Guy de Boivre, Delwin, czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivii, tylko po to, by jako zdrajca zbiec z jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, mości książę. Oto patronka, pani Vivien! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Przyjmij życzenia szczęścia. I skup się na turnieju. Tylko. Już wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka! Niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie, liczni panowie, za chwilę koni zjedzie tu mrowy. Gonić się będą z wiatrem na czas. Taka rozrywka dla całych was. Przed nami Geralt z Rivii. Popędzi on co tchu. Wiatr doda mu wigoru, szybkości jak ze snu. Jedź, Wodka. Teraz wolniej.
Twoje powodzenie. Oby z mieczem poszło. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivienne. Napijemy się. Zgoda. Co sądzisz na temat Vivienne? Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji. To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Za Vivienne. Mam nadzieję, że zdołasz jej pomóc. Za Vivienne. Kiedy pierwszy raz ją ujrzałem, zrozumiałem, o czym mówią te wszystkie piękne wiersze i ballady. Miłość to nie tylko poezja. Czasem przybiera bardzo brzydko, prozaiczne oblicze. Mówisz tak, bo nie znasz dobrze Vivienne. Życie z nią to byłaby sama słodycz. Pamiętaj, że ty też jej dobrze nie znasz. Twoja obecność na turnieju jest dla mnie zniewagą! Żądam satysfakcji! To udaj się do najbliższego zamtuza. Tchórzu! Wyzywam cię na konny pojedynek na głównej arenie! Skoro tak ci zależy, to jestem do dyspozycji. Jak z tobą skończę, będziesz gorzko żałował, że postanowiłeś zdezerterować z armii mojej matki. Niech przelana przeze mnie krew zmarze twoje tchórzo. Załatwmy to. Byle szybko. 3, 2, 1... Bogowie ukarali mnie przegraną, ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza. A ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to. Raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli... wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu. Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi,
Zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się, a teraz muszę wracać do roboty. Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności, dla każdego z was został przygotowany na nie. Jutro odbędzie się walka zbiorowa, podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. Najlepszy z najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. W tym roku jest nim sławny Gregoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Bawcie się dobrze, ucztujcie. Ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. Idź za nią. Potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. Pluste włosy, ona kręci w ręce.